Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj krótka, ale treściwa odezwa do narodu. Ja to tak nazywam, kiedy chcę wam coś przekazać w takiego organizacyjnego. Rozpoczynamy nowy projekt, otwieramy nowy projekt, który już działa. Ale zanim powiem wam, co to jest, zastanawiałem się, słuchajcie, planowałem to już wiele, wiele miesięcy i kluczowe pytanie było w mojej głowie: Jarek, po co ci to? Mamy stronę, mamy grupę, mamy forum, mamy tych mediów dosyć sporo i odpowiedź można podzielić na kilka części. Po pierwsze, jest oczywiście Facebook, grupa facebookowa, która ma 80 parę tysięcy osób i jak myślicie, jak umieszczacie tam swój post, do jakiej grupy ten post dociera? Grupa ma 80, powiedzmy, tysięcy osób, 85 tysięcy osób. Czy myślicie, że ten wasz wpis dociera do tej grupy? No niestety nie. Facebook jest takim narzędziem, które po pierwsze jest no niestety łasy na pieniądze i jeśli chcecie, żeby coś dotarło do dużej liczby osób, no to musicie po prostu za to zapłacić. Kiedyś tak nie było. Facebook teraz wszystkie te zasięgi ogranicza, no i niestety to jest cięte masowo. Więc pierwsza rzecz, Discord, bo o nim mówimy oczywiście, czyli serwer Discordowy, Domi Drewno. Tam tych ograniczeń nie ma. Piszecie coś i trafia to do wszystkich czytelników. Rzecz kolejna to myślę, że kwestia tego, że ja się nie zgadzam z polityką Facebooka. Idzie to w zupełnie nie tym kierunku, który wszyscy by chcieli, żeby szło. Może wszyscy, może nie, ale większość może tak. Więc sorry, ale to nie idzie w tym kierunku, który ja popieram i po prostu wolę być niezależny od tego medium. Jeśli im się nie spodobają moje treści, które ja popieram, to po prostu mogą mnie wyłączyć i pożegnamy się z tym miejscem. A Discord jest takim medium, gdzie po prostu działamy niezależnie od tych wielkich gigantów. Kolejna rzecz to myślę, że ład i porządek, który będzie troszeczkę lepiej zachować niż na grupie właśnie facebookowej. Chodzi o to, że znalezienie jakiejkolwiek treści jest tam czasem po prostu zbyt problematyczne. Mamy jedno miejsce i tysiące postów, które się przewijają. Na Discordzie mamy takie pokoiki, które poruszają daną tematykę. Ktoś interesuje się tylko klejem, wchodzi do preparatów. Kogoś interesuje CNC, wchodzi do CNC czy do lasera. Kogoś interesuje druk 3D, który również tam będzie, wchodzi do zakładki druk 3D i ma tam miejsce, które porusza tylko daną tematykę. Kolejna rzecz to miejsce dla YouTuberów, nie tylko polskich, ale również tych z całego świata. Będą tam takie pokoiki, które będą informować was, że dany YouTuber wrzucił kolejny film i możemy sobie działać już tam w tych pokojach. Będzie YouTube o druku 3D, będzie YouTube o drewnie, czyli takie malutkie jeszcze podzakładki, czyli znowu tutaj ułatwienie. Będą tam treści, które wydaje mi się, że warto pokazywać i polecać. Co jeszcze? No słuchajcie, jest jeszcze też zakładka pomysły. Tutaj miejsce dla was. Jak rozbudować to, jak ulepszyć ten serwer. Widzicie, na razie to jest miejsce puste. Czeka na, że tak powiem, zaludnienie i stwórzmy znowu fajne miejsce spotkań, gdzie nie będziemy zależni od tych właśnie wielkich gigantów. Będzie można sobie to w dowolnym kierunku rozwijać. To co? Widzimy się na Discordzie. Na razie, cześć.